Módlmy się. Panie Jezu, spraw, abyśmy wieczności radowali się pełnym udziałem w życiu Bożym, który w doczesności zapowiada przyjmowanie najdroższego ciała i krwi Twojej, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Za chwilę po najświętszej ofierze, tak jak to jest w przypadku niedziel, będzie modlitwa wstawiennicza. Później będzie adoracja, tak mniej więcej do godziny 15 w ciszy, a w tym czasie będzie też czas spowiedzi. Jutro msza święta o 8, w sobotę mszy świętej tutaj dla osób z zewnątrz nie będzie, będzie spotkanie modlitewne. O godzinie 15 się rozpocznie w sanktuarium świętego Ojca Pio na Przeprośnej Górce. A w niedzielę bez zmian też o godzinie 10. Święty Michał Archanioł, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu zastępów niebieskich, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Święci aniołowie i archaniołowie, chrońcie nas i strzeżcie nas. Amen. Przyjmijmy, Boże, błogosławieństwo, abyśmy szli i owoc przynosili, żeby miłość do Najświętszej Eucharystii, miłość również do bliźnich, w których sercach jest obecny Pan Jezus, owocowała w postaci dobrych czynów, miłości, miłosierdzia. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.